wielkiej Fatimy donośnie brzmi dzwon. Zjawienie Maryi ogłasza nam hołd. Ave, Ave, Ave Maryja. Ave, Ave, Ave Maryja. Ave, Ave, Ave Maryja. Ave, Ave, Ave Maryja. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Gromadzimy się w tym uroczym miejscu przy kapliczce Matki Bożej Fatimskiej w dzień liturgicznego jej wspomnienia. Nasze myśli biegną do Fatimy, do 1917 roku, do objawień tak ważnych w historii Kościoła, przepowiadaniu wezwania do nawrócenia w naszych czasach. Chcemy, wpatrzeni w Matkę Najświętszą, słuchani w jej orędzie, podejmować drogę nawrócenia w naszym życiu. Chcemy brać różaniec do ręki. Chcemy w tych trudnych czasach modlić się o dar pokoju, prosić o zachowanie świata od wojny, od wszelkich nieszczęść. Przynosimy też zapewne nasze intencje, nasze sprawy. Zechciejmy za przyczyną Maryi z wiarą złożyć je tutaj na tym ołtarzu. Mszy świętej polecam wszystkich mieszkańców okolicznych domów, tych osiedli otaczających to miejsce, tych osób, które się tu modlą, zatrzymują, by uwielbić Boga, pozdrowić Matkę Najświętszą. O błogosławieństwo Boże w ich życiu, o opiekę Maryi, o wszelkie łaski w ich rodzinach. Abyśmy mogli z czystym sercem sprawować tę najświętszą wiarę, przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy. Zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Apollo znajdował się w Koryncie, Paweł przyszedł do okolicy wyżej położone. Przybył do Efezu i znalazł jakiś uczniów. Zapytał ich: czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy przyjęliście wiarę? A oni do niego: nawet nie słyszeliśmy, że istnieje Duch Święty. Zapytał: jaki więc chrzest przyjęliście? A oni odpowiedzieli: chrzest Janowy. Powiedział Paweł: Jan udzielał chrztu nawrócenia, przemawiając do ludu, aby uwierzyli w tego, który za nimi idzie. To Jezus, to jest Jezusa. Gdy to usłyszeli, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa. A kiedy Paweł włożył w nich ręce, Duch Święty zstąpił na nich. Mówili też językami i prorokowali. Wszystkich ich było około 12 mężczyzn. Następnie wszedł do synagogi i odważnie przemawiał przez 3 miesiące, rozprawiając i przekonując o Królestwie Bożym.
Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Bóg wstaje i rozpraszają się Jego wrogowie. Wierzchają przed Jego obliczem ci, którzy Go nienawidzą. Jak dym przez wiatr rozwiany, jak wosk, co rozpływa się przy ogniu, tak giną przed Bogiem grzesznicy. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi, a sprawiedliwi cieszą się i weselą przed Bogiem i rozkoszują radością. Śpiewajcie Bogu, krajcie Jego imieniu, równajcie drogę przed tym, który dosiada obłoków. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Ojcem dla sierot i wdów opiekunem jest Bóg w swym świętym mieszkaniu. Bóg dom gotuje dla opuszczonych, jeńców prowadzi ku lepszemu życiu. Śpiewajcie Bogu wszystkie ludy ziemi. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Jeśli razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Uczniowie rzekli do Jezusa: oto teraz mówisz otwarcie i nie opowiadasz żadnej przypowieści. Teraz wiemy, że wszystko wiesz i nie trzeba, aby cię kto pytał. Dlatego wierzymy, że od Boga wyszedłeś. Odpowiedział im Jezus: teraz wierzycie? Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę, a mnie zostawicie samego. Ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. To wam powiedziałem, abyście pokój we mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę. Jam zwyciężył świat. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.